Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynamy tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy nasz materiał i dzisiaj idziemy zakupić miotłę w Spint Witches. Tak, także idziemy. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajniutka ta miotła, tylko że teraz się zastanawiam, czy ja powinnam iść kupować w ogóle tę miotłę, bo ja nie mam kasy. Cały mój gruby hajs wydałam w bardzo idiotyczny sposób. No i teraz tak się zastanawiam, czy jest sens. Wiecie, czy to się ogarnie w ogóle teraz ten zakup. Nie wiem, kurde. Ciekawe, za ile będzie taka miotła. No na bank mnie stać nie będzie. No, po prostu... Ajajaj, no trudno. Mimo wszystko się przejdziemy i zobaczymy, czy mnie będzie stać. Nie ma tu nic po drodze do zebrania. Fajnie by było, nie obraziłabym się ani trochę, gdyby jednak coś się znalazło. Ale żebym narobiła, powiem wam, głupot w poprzednim odcinku. Narobiłam takie głupotek. Ale dobra, niby się coś tam posprzedawało, ale jakoś szczerze powiedziawszy wątpię, że się coś ogarnie. Ale dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I że jednak... a może byśmy tak powalczyli z kimś tutaj? Bo wiecie, jakbyśmy tak powalczyli, to może byśmy mieli hajs. Tylko czy to są ludzie, czy... Ja już nie jestem taka słabiutka. Ja już ogarniam temat. Sorry, mory. Umiem się bić. Trochę. Dokładnie. Okej, pozbierajmy sobie wszystko. I co? I tyle. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. No dobra, ale ja idę robić... idę kupić miotłę. Robić miotłę. Idę kupić miotłę. To było takie przypadkowe spotkanie. No, tak. Przynajmniej ich załatwiliśmy. Słyszałam kroki, takie ciężkie kroki. No ale dobra. Może mi się coś pokrochmaliło. O, moja najdroższa Apolonio, czy zechciałabyś wybrać się ze mną na piknik? Wiem, że lubisz konwalijskie pierogi, prawie tak samo jak dobre tajemnice. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Pozdrawiam, Richard. O. Jejku, lubię takie rzeczy, że wiecie, znajdujemy jakieś właśnie liściki. No niby się nie powinno cudzej korespondencji czytać, ale niektóre są całkiem wzruszające. Musicie przyznać. Dobra, biegniemy dalej. Kurczę, kawał drogi czysta. No, teoretycznie moglibyśmy się przenieść. Ale możemy właśnie po drodze sobie coś zebrać, znaleźć, załatwić kogoś, prawda? Tyle atrakcji po drodze nas czeka, to czemu by się tak nie przejść i poszukać atrakcji nad tymi skrótami? Dziwnym trafem to są jakieś skróty, to wydaje mi się, że coś tutaj jest. I tutaj jest jakiś misiu gogo. Misiu gogo. Czy nie ma misia gogo? A co to? Ojej, opówki jakieś słodkie, o Boże. Stójcie, co ja mam ogę... Nie. Co ja mogę z nim zrobić? Czemu ona się znęca nad pufkiem? Boże, takie słodkie pufki. A mogę coś z tym zrobić? Panie... Zostaw pufka. Nie wiem, co się z pufkami robi. Nie wiem, ale ja nie chciałam ich skrzywdzić. To przez przypadek tak się stało.
Boże, jak to brzmi. Przypadkowa krzywda. Masakra. Dobra. Ale patrzcie, jakie sobie skróty znalazłam, no nie? Genialne skróty. Kury! Dobra. Idziemy dalej. Tu? Nic nie ma. Dobra. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Bardzo sympatycznie jest w tym miasteczku. Okej, okay, jesteśmy przed sklepem z miotłami. Czy jest tutaj coś? W środku na pewno. Dzień dobry. Czy ma pan jakąś dobrą, ale tanią miotłę? Czy to nie tu? Czy się pomyliłam? Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. A czy możemy się negocjować? Co jeszcze może mi pan opowiedzieć o tych miotłach? Dobra, dalej. I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Musiał pan zamknąć sklep przez przerwane szlaki handlowe? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Rozejrzyj się, dziękuję. I'll have a look around. Thank you. Co, ja tak po prostu się rozejrzę za miotełkami? Aha, nie, dobra, myślałam, że sobie pochodzę po sklepie. Nie są takie drogie. O, za 600 ziko. Idealna miotła dla osób o ognistym temperamencie. Zaczarowana miotła stworzona na cześć wybranego domu Hogwartu. Ta miotła wykonana precyzyjnie z jesionowego drewna powstała z myślą o stabilności. Stylowa miotła, lekka w dotyku, dosłownie. Wygodna i szybka miotła o unikalnym, plecionym wzorze. Gnisty temperament. Podgląd miotły, pokaż. Nie mogę sobie tak poobracać? Item is of the highest quality. Ta mi się podoba. No chyba sobie tą kupię. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Dziękuję. Nie spodziewałam się, że kupię sobie miotłę. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this. Za ile? I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to complete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say?
skąd się wzięła pana miłość do mioteł? Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers maneuver the way they do, oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Czemu akurat ja? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumored talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Chodził pan na zajęcia? Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spint Witches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. No dobrze. Niech będzie. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. No dobra. Czyli... O, skrzynia. Czyli skrzynia. Ale proszę. Sklep sportowy Spin Witches. Prowadzony przez sympatycznego Albiego Wickesa, sklep ten sprzedaje wszelkiego rodzaju artykuły sportowe dla czarodziejów, w tym najnowsze modele mioteł. Plotka głosi, że sam Albi pracuje ponoć nad wieloma ulepszeniami do nich. Tak, o czym się już dowiedzieliśmy właśnie. Ale gdzie mi co stuka? Gdzieś mi... Panie tu. Dobra. No, to czyli udajemy się na boisko, moi drodzy. Bardzo daleko. Także... Nie wiem właśnie, czy iść na nogach. Jesteś w miejscu, gdzie latanie jest dozwolone! On zmniejszył i wyposażyć się w miotłę. Przytrzymaj tab. Okej. Okay. I trzy. O, oh, Jezus! Tak, tak. Będę się jarać. Ale się jaram! Lecę, moi drodzy, lecę i mogę sobie przyspieszyć. Nie, kocham. Kocham tę grę, możemy latać. Kurde, pieprzyć teraz te teleportacje wszystkie. Skoro można tak latać. Jo, ale epicko. Nie, kozak. To spodoba mi się bardzo. Tak, i patrzcie, jak szybciutko dolecimy. A jak jeszcze nam tutaj gościu zrobił ulepszenia do tej miotły, to już w ogóle będzie wspaniale. Ale jestem ciekawa, no bo musimy pokonać Imeldę Reyes. I będziemy na boisku do Quidditcha. No, ciekawe. Ale że tutaj nie ma Quidditcha, nie? Że dopiero w Harrym jest. No ale dobra. Okej, okay, a teraz przypomnijmy sobie... Cześć. No dobra, zeszłam, udało się. No, czyli z nią musimy pogadać. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. To wcale nie tak wyczułam zazdrość. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons.
for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. O nie, już? Fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Mhm. Jakie to trasy? Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. Three courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, fifth year. Okay. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you. Jezu, nie bądź taka cwana, bo ja nie wiem. Już, a nie mogę sobie łyknąć? Czegoś? Rypłam się! Nie! No pięknie, zajebiście. Przegrałam. O Jezu. Dobrze, że mnie nie widzicie jednak. O, Boże, skupiam się. O nie, nie, po mnie. Nie! Dobra, ja chcę jeszcze raz. O nie! Cofnij! O Jezu. Masakra. O, cała ja. Przegrałam. Jak pijana. O Jezu. Jaki sukces, dziewczyno. Właśnie przegrałaś życie. Ładnie się to tak... Nie, znowu pominęłam, serio, nic nie trafiłam. Nie wyrabiam na zakrętach. Dobra. Dobra, bo już przegrałam. O Jezu. O Boże. No nie, nie, nie ma szans. To już jest za daleko. No już przegrałam. Chcę jeszcze raz, chcę powtórkę. Może byłoby lepiej. Nie wiem, wątpię, ale... Ale fajnie było się przelecieć. Trzeba jeszcze raz. Słabo. Nie ma zagra. Chcę jeszcze raz. Jeszcze raz chcę. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Tak, nie będziesz mistrzynią. Nie będziesz. Do skutku. Dobra, tylko... This is rather fun. Mhm. Dobra, skup się, babo. Dół! W dół leć na tej miotle. A!
Jezu. Ale przypał. Nie mam pojęcia, czy będzie lepiej. Zobaczymy. Chciałabym bardzo. A! Nie, cofnij! Nie? No właśnie. A! Chwila. Tu. Tu. O. Proszę, wygraj. Nie, bądź nieudacznikiem. Excellent. Mhm. Proszę, postaraj się. Już tak niedaleko. O, come on. Jest. Did anyone else see that? Dobra, udało się. Niby do 3 razy sztuka, tutaj do 2. You must have cheated. You. Oh, fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Nie chcę twojego szacunku. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Mm-hmm. Dobra, mamy wrócić do Albiego Weeksa. Okej. Ale ja sobie... tak. Skoro mamy poćwiczyć... Skoro mamy tak ćwiczyć to latanie, to już polećmy do niego. I popatrzmy, jak tu jest... Co, pada? W deszczu, tak wyobraźcie sobie, tak w deszczu latać na miotle. To lipa trochę. Ale to nie deszcz. To taki wiatr. No dobra. I słychać, aż jak wieje. Szkoda. O. Patrzcie, no piękny, nie, no z lotu ptaka wszystko widzimy, szanowni państwo, no. Genialny, nie? No, coraz lepiej. Dobra, a im wyżej, tym wolniej, tak? Fajnie, że można czarować właśnie z lotu ptaka. Ale bić się już nie da, bo wiecie, wciskam sobie inne klawisze, ale to już... Zsiąść, by wejść. Okej, okay, ale muszę tu, w tym miejscu? O, i widzicie, nawet jest taka, nie wiem jak to nazwać, ale taka bariera, nie? Że nie można tam wlecieć na miotle. Ciekawe, czy nas tutaj zatrzyma, tak. No. Zatrzymuje nas bariera. Interesujące. Tak, nadchodzisz. Dobra, niech nam ulepszy tą miotłę, skoro zaproponował takie wyjście. Mhm. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Mhm, nie mogę się już doczekać do widzenia, jak ktoś w pana wątpi. Why would anyone
anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome, runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. Mm-hmm. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Dobrze. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Interesujące. Ukończyliśmy misję, ale fajnie. Łaziłabym tutaj, bo na pewno tutaj są jakieś rzeczy. O. O. O! A tutaj to już w ogóle takie o. Tylko pytanie, gdzie? Nie wiem. Tak chyba przy okazji. Jak zwykle. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. No nie wiem. No ale dobra, jak się znajdzie, to się znajdzie, prawda? Tu? Nie można tam wejść? Interesujące. Chyba, że... nie tu. O Jezu, nie tu. Jest. Świetnie. Strona nam się przyda. W górze coś jest? Trzeba pozbierać. To i owo. Jeśli tylko coś jest. Ale dobra, bo szłam chyba w tę stronę. Mi się cofam. Mogę wejść? Ale szkoda, że nie ma animacji. Tutaj, że wiecie, że ktoś gra czy coś. Patrz jakie... Gdzie ja w ogóle jestem? I co ja słyszę? Serio, pijesz u kogoś taki... Jeszcze babeczkę zjem, może nie, nie jest zatruta. Nie, na pewno nie. No gdzie by była zatruta babeczka? Co nie byłam? Tak po prostu sobie pieniądze leżą na ulicy. No wiecie co? Mogę to... Nie, nie mogę. Jestem ciekawa, co w takich miejscach jest. Ale... Czad. Mega. Jejku, z takiej odległości nawet się udaje. Szok. Szkoda, że na tego Revelio nie może rzucać... biegając.
Bo jakby tak rzucała biegając, to byłoby ekstra. A tu co jest? Można tu wejść? Nie, zamknięte. Ale tam też zamknięte, a... A, i tutaj, że tak mam być taka niewidzialna. Mam być taka niewidzialna, wiecie? Także, nie tu, rany kurtka tu. Zaraz. Nie no, tu, o. I o. Kurczę, za mało tutaj jest tego. I że niby tak mam podejść i wtedy... Mogę otworzyć skrzynię. Wow. Biedna ta skrzynka się taka zrobiła, jak mnie zobaczy, jak się dowiedziała, że grzebie tam. A co tam jest? Jakie skarby. Ach. Kurde, kupa kasy tu jest. A tu nie mogę już wejść. Never mind, I'll fix it, as always. I otwa. No dobra. Tu już na razie nie będziemy się szlajać. O, ale cześć, Kicia. Co? Taka animacja też tutaj jest, ale fajnie. Uwielbiam. Ale kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. I co, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.